Państwa. Projekt zarządu, opinie Komisji Kultury i Zabytków, opinia Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu oraz, proszę Państwa, opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Jest to druk w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Proszę Państwa, ten druk w tym kształcie, który Państwo żeście otrzymali, po procedowaniu w Komisji Prawa i Porządku Publicznego, na której został przedstawiony wniosek dotyczący zapytania odnośnie obszaru działania OSP Kościelniki, które tutaj są wymienione w punkcie trzecim, wniosek numer 59. Zarząd zadał takie pytanie i otrzymaliśmy, proszę Państwa, odpowiedź, że jak najbardziej OSP Kościelniki działa na terenie dzielnicy 17. Tym samym, proszę Państwa, autopoprawką ja ściągam ten punkt z tej uchwały, abyśmy mieli czas na wysłanie pisma z propozycją współfinansowania tej pompy przez dzielnicę 17 i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi dzielnicy 17 będziemy procedować ten punkt po raz kolejny. Tutaj, proszę Państwa, dziękuję bardzo serdecznie panu Januszowi Zwałowi za ten wniosek związany właśnie z zakupem tej pompy. Pozostałe, proszę Państwa, punkty, które są w kolejności w zakresie tych zadań priorytetowych, uzyskują kolejność. Wniosek numer 60 to będzie punkt trzeci, wniosek numer 61 to będzie punkt czwarty, wniosek numer 62 to będzie punkt piąty, wniosek numer 63 to będzie punkt szósty, wniosek numer 64 to będzie punkt siódmy. Bardzo proszę, proszę Państwa, przechodzimy do dyskusji na temat tej uchwały. Otwieram dyskusję. Pani Radna Frankiewicz. Ja chciałam zapytać w kwestii dofinansowania zespołu pieśni i tańca Nowa Huta, jak się, bo z mojego materiału nie wynika, że to jest zespół pieśni i tańca Nowa Huta. No, nowszych materiałów już jest to uwzględnione. Ja bym miała na Komisji Bezpieczeństwa w tamtym tygodniu. I jest chyba ocenę, że zespół pieśni i tańca, dofinansowanie w wysokości 4000 zł. Teraz na komisji, posiedzeniu Komisji Kultury okazuje się, że to jest dofinansowanie zespołu Nowa Huta. Z tego co mi wiadomo, zajęcia w NZP są płatne. Dzieci, rodzice dzieci i uczestnicy płacą za zajęcia. Ja bym chciała wiedzieć, na co te 4000 ma być przeznaczone do zespołu. Już powiadam. Proszę Państwa, utrzymanie zespołu pieśni i tańca w takim kształcie i na takim poziomie, jaki dzisiaj prezentuje zespół, który obchodził w tym roku 60-lecie swojego istnienia, kosztuje około 150 tysięcy złotych rocznie. Z racji tego, że w zakresie dotacji, która została skierowana do Nowogrodzkiego Centrum Kultury przez budżet miasta Krakowa, no wszystkie działania związane z działaniami kulturalnymi, nie tylko i wyłącznie w NCK-u, ale również w innych jednostkach kulturalnych, no, zostały, proszę Państwa, zmniejszone. Przedstawiciele zespołu pieśni i tańca Nowa Huta zwrócili się do dzielnic nowohuckich o dofinansowanie tego zespołu w zakresie bieżącego działania. To bieżące działanie polega na tym, że trzeba, proszę Państwa, dbać o stroje, które są w zakresie NCK-u. Tych strojów jest bardzo dużo odnośnie działania samego zespołu. Trzeba, proszę Państwa, dbać o elementy związane z choreografią odnośnie spraw dotyczących przygotowywanych materiałów na to, co jest związane z treningami, jak i również to, co jest związane z pokazami. Trzeba, proszę Państwa, dbać o instrumenty, które są używane przez orkiestrę, która jest w zespole. Więc to są środki, które mają pomóc zespołowi w zakresie jego utrzymania. Pieniądze, które są przekazywane przez
członków zespołu, bo tutaj mówimy o członkach zespołu, bo zespół Pieśni Tańca Nowa Huta działa od tych najmniejszych, czyli dzieci, poprzez młodzież, poprzez ludzi dorosłych, no są również, proszę Państwa, wykorzystywane na rzecz zespołu. Zespół zdobywał wielokrotnie laury związane z prezentowanym przez siebie materiałem tanecznym i pieśniami, jakie wykonywał na wielu turniejach, jak i również no, prezentuje Nową Hutę od tych 60 lat w wielu krajach. Z informacji, które zostały przekazane i przez dyrekcję Polskiego Centrum Kultury, jak i również przez osobę, która koordynuje od prawie 30 lat pracę tego zespołu, nie pamiętam teraz nazwiska profesora, który się tym zajmuje. Kocymowski, pan Anatol Kocymowski, to proszę Państwa, no naprawdę jak gdyby dorobek zespołu jest bardzo pokaźny i zespół dziś aktualnie, tak jak powiedziałem, pracuje w trzech grupach wiekowych. W sumie w tym momencie w zespole jest 100 osób. Dzielnice nowokuckie zdecydowały się wspomóc działanie zespołu. Każda z dzielnic kwotą 4000 zł. Jest to dzielnica nasza, dzielnica 17, dzielnica 16, dzielnica 14, również dzielnica 15 także zdecydowała się wspomóc działanie zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta kwotą 5000 zł. Bardzo proszę. Pani Radna Ciężar. Co do Nowogórskiej Biblioteki Publicznej, to są jedyne pieniądze na ten rok, co dajemy tej instytucji? Nie, w żadnym wypadku. To są pieniądze, które przeznaczamy również na dofinansowanie wspólnego działania wszystkich nowogórskich dzielnic, aby ta biblioteka mogła, proszę Państwa, jeszcze bardziej nowocześnie archiwizować, jak i również udostępniać swoje zbiory. To są pieniądze na zakup nowoczesnego, nowego serwera. Stary serwer jest z roku 2008. Dziś jest już niewystarczający w zakresie obsługi zbiorów biblioteki. Stąd biblioteka poprosiła o dofinansowanie. Wszystkie dzielnice także dofinansowują zakup tego serwera, co niewątpliwie poprawi atrakcyjność w zakresie eksponowania zbiorów, jak i również, proszę Państwa, poprawi dostęp do tych zbiorów, które ma biblioteka. Jak Państwo wiecie, w ostatnim czasie, w tym tygodniu została uruchomiona również w sposób zdigitalizowany Biblioteka Jagiellońska. Cieszy się to bardzo dużym powodzeniem. Tu nasza Biblioteka Nowogórska także cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Mam pytanie, to będzie na jakiej lokalizacji, w którym ten serwer jest? Bo stojaki sobie rozumiem jeden, tak? Nie, to tutaj co do stojaków są wskazane dwie lokalizacje, tak, na terenie dzielnicy 18. Tak. To jest, stojaki są tylko i wyłącznie na terenie dzielnicy 18. A w przypadku serwera, no serwer będzie zamontowany tam, gdzie jest centrala, czyli na osiedlu Spalowej. Na jakiej lokalizacji mamy te stojaki? Wiadomo? Jeszcze nie wiadomo na jakiej lokalizacji. A jeszcze mam pytanie, czyli to są jedyne pieniądze, czyli ta biblioteka dostaje na przykład jakieś remonty, jeszcze pieniądze w tym roku? Ja nie pamiętam, żeśmy wydawali pieniądze. 20 tysięcy już daliśmy na bibliotekę. Na radę jako na wymianę drzwi chyba tutaj na przykład. Na zakup książek. Nie, bo chodzi mi tam, kiedy jest kogoś na skórę, że tam się drzwi nie domykały problem. Albo otworzyć, albo zamknąć, więc no to mi się wydaje, znaczy, no, że chyba bardziej... Potrzeby związane... Proszę? No, chodzi tam jak świat potrzeby związane z tym, na co środki finansowe przekazać, są wskazywane przez dyrekcję. Tam na drzwi są już przyznane pieniądze na ten rok. I proszę mi wierzyć, ten serwer naprawdę jest bardzo potrzebny, ponieważ dzisiaj już ten obecny po prostu jest niewydolny w zakresie komunikacji pomiędzy użytkownikami internetowymi a zasobami, które są po stronie biblioteki. Bardzo proszę, pan radny Maranda, pani radna
Mitka. Panie pytanie odnośnie tego wniosku organizacji warsztatów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do przedszkolu, to dzieci będą już szkolone pod kątem. No bo to tak z tego tak wynika, mało precyzyjnie to jest zapisane. I następne to znowu organizacje integracyjnych w rodzinach. No tak, mam takie wrażenie, no oczywiście, że można takie rzeczy robić, dlaczego nie, ale czy nie ma innych jakichś potrzeb ważniejszych w przedszkolach niż robienie imprez integracyjnych, czy takie rzeczy jak są rodziny mogą sobie zrobić bez pieniędzy, natomiast tutaj nie wiem, czy zabawki, czy jakiś dywanik nowy dzieciom kupić, ale no nie bardzo rozumiem. Już odpowiadam. Wniosek numer 62, przedszkole numer 107, proszę Państwa, jest to realizacja warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli z terenu całej naszej dzielnicy. Są to warsztaty organizowane przez MOPS w zakresie niebieskiej karty, czyli nie jest to dla dzieci w żadnym wypadku. No to dla nauczycieli. Następnie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o wnioski 63-64, to każda impreza integracyjna, która jest realizowana, rodzinna, jest na pewno godna pochwały. To są przedszkola, które organizują takie imprezy nie tylko i wyłącznie dla swoich przedszkoli, ale również integrują wszystkie przedszkola, które funkcjonują na terenie naszej dzielnicy. Środki, które przekazujemy na te imprezy, są naprawdę środkami, które w sposób taki, no nie powiem wielki, ale taki średni, wspomagają budżet takiej imprezy. Przede wszystkim to rodzice, przede wszystkim to zaradność dyrektora, żeby zdobyć sponsora, który przekaże jeszcze jakieś tam dodatkowe środki. Proszę pamiętać, że tutaj odnośnie takich działań, jeżeli takie imprezy się odbywają, to rodzice też chętniej przekazują swoje własne środki na dofinansowanie odnośnie, tak jak pan radny powiedział, dywaniku czy zabawek, które są w przedszkolu dawane przez rodziców, czy też są przekazywane środki na to, żeby panie dyrektorki mogły z tego funduszu Rady Rodziców zakupić jakieś zabawki. Więc proszę pamiętać, że tutaj dbamy o to, aby społeczność przedszkolna się integrowała i żeby rodzice ze sobą współpracowali, a mamy tego bardzo dobre przykłady odnośnie jednego i drugiego przedszkola i wspólnego działania naszych przedszkoli na terenie dzielnicy 18. Bardzo proszę pani radna Mitka. Ja tylko chciałabym wypełnić odnośnie mojej Komisji Kultury i Zawodu, dotyczącej właśnie tej biblioteki publicznej, bo była komisja i pani dyrektor tam prezentowała swoje potrzeby, w ogóle całą działalność biblioteki. No, myślę tak, że komisja była po prostu bardzo zainteresowana i jednocześnie popierała całą inicjatywę, która tam się po prostu, które są. Właśnie chodzi o ten serwer, właśnie między innymi tam jest pan, który obsługuje komputer, on to wszystko nam określa. No, potrzeby są ogromne. I te pieniądze, które rady dostają dzielnicy właściwie, to nie ma pokrycia na to, co należałoby robić. Tym bardziej, że tu jesteśmy osiedlami bardzo starymi, no, nie do inwestowania, nie do czego są wielkie. Także to właściwie jest takie, że tak powiem, na otarcie USA, ale nie załatwia sprawy, nie załatwia w ogóle sprawy tych potrzeb. Dziękuję bardzo. W uzupełnieniu tej wypowiedzi tutaj pani przewodniczącej powiem tak, że na prezentacji pani dyrektor przed porozumieniem dzielnicy Nowogródzkiej wykazała, że na przestrzeni ostatnich 2-3 lat wszystkie placówki, które pod nim podlegają, to jest powiedzmy tam jedna w dzielnicy 16, jedna w 15, w 17, u nas jest 7 i my jako dzielnica 18 dajemy najmniej.
wiadomo, byśmy wytłumaczyli, że mamy tyle różnych krótkich placówek, że jesteśmy w stanie w takiej formie i ilości dofinansować, natomiast no, no, liczby nie kłamią, bo dajemy najmniej jako dzielnica, mimo że mamy najwięcej u siebie tych placówek. To tak jak edukacja. Dziękuję bardzo. Pani Radna Frankiewicz, bardzo proszę. Jeszcze bardzo do tych przedszkoli dwóch. Może mi umknęło, a pan przewodniczący mówił, jeśli tak, to przepraszam, że mi umknęła, jeśli nie, to chciałabym się dowiedzieć, dlaczego te przedszkola akurat zostają. Czy inne nie wystąpiło te pieniądze, czy te będą dostawały kolejne przedszkola po 400 zł na imprezy integracyjne? Czy te są jakoś pod jakąś szczególną kuratorą Rady Dzielnicy? To są przedszkola, które wykazują największą działalność w zakresie takich działań związanych z integracją rodziny. W przedszkole 104 i w przedszkole 99. Nie ma, proszę Państwa, żadnego podtekstu związanego z tym, że akurat te dwa przedszkola może są zlokalizowane na terenie jednego okręgu wyborczego, członka zarządu pana Mariusza Wody, żeby tutaj nie było podtekstu. Ponieważ jeżeli widzimy, że przedszkola wykazują taką działalność odnośnie różnych przedszkoli, nie tylko siłoszczędnych, ale różnych przedszkoli, to proszę Państwa, staramy się wspomagać takie działania i to jest właśnie to działanie związane z tym, że w tych przedszkolach, na przykład w przedszkolu 104 przekazywaliśmy środki finansowe na zakup dla wszystkich przedszkoli kamizelek odblaskowych dla dzieci. W przedszkolu 99 były organizowane imprezy również wspólne z innymi przedszkolami. Więc to nie jest tak, że my dajemy pieniądze tylko i wyłącznie w zakresie działania tego przedszkola, ale proszę Państwa, przekazujemy te pieniądze do takich przedszkoli, gdzie kadra decyduje się na współorganizowanie imprez, które są imprezami ponad to, co dotyczy tylko i wyłącznie tych przedszkoli. Akurat te dwa przedszkola wykazują tutaj się, proszę Państwa, naprawdę bardzo wielką pracą w tym zakresie. Podobnie na przykład dziś dajemy pieniądze na przedszkole 107. Te pieniądze mogły być równie dobrze przekazane na przedszkole 104. Tylko że w toku rozmów, które były z dyrektorkami przedszkoli, ustalimy, że te warsztaty akurat się będą odbywały w przedszkolu 107. Proszę Państwa, to nie jest tak, że to jest na działanie tego przedszkola. Przedszkola na swoje działania odnośnie imprez różnych, które realizują samodzielnie, środki finansowe otrzymały przy podziale środków priorytetowych już w roku 2012. Ja nie pamiętam, jakie to były kwoty, ale każde przedszkole otrzymało takie pieniądze. Dziś mówimy o środkach, które przekazujemy jako środki, które będą odgrywały rolę w tych imprezach, które są ponad przedszkolne, nie tylko i wyłącznie w zakresie tych przedszkoli. Więc tu, czy to będzie to przedszkole, czy to było przedszkole 105, czy jakiekolwiek inne, które podejmują takie działania, to na pewno mogę powiedzieć, że współpraca z dyrektorkami przedszkoli jest bardzo dobra i jest to dlatego, proszę Państwa, wskazane, żeby ona była jeszcze bardziej mocna. Czy jeszcze ktoś z Państwa jakieś pytania ma? Te kościelniki od kiedy tam obsługują 17? Zawsze było tak? Nie. 2010. Od 2010, tak jak napisał prezes OSP Kościelniki, mają tam wyjazdy, które mogą potwierdzać na swoich raportach wyjazdowych. Są wskazane osiedla i one są osiedlami z dzielnicy 17, dlatego też wystąpiliśmy z zapytaniem i proszę Państwa otrzymamy w tym zakresie również, mam nadzieję, odpowiedź dzielnicy 17. Proszę Państwa, zamykam dyskusję, przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 8? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Że ta integracja to nie tylko zabawki i dywaniczki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła projekt uchwały na druku nr 8. Proszę Państwa, zamykam punkt 4. Otwieram.